Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim, istniejąca od 1936 roku, szykuje się do zmian. W związku z panującą pandemią sprzedaż produktów nabiałowych spadła, przynosząc stratę ponad 150 tysięcy złotych za rok 2020, co przełożyło się na podjęcie decyzji o przekazaniu lokalnej mleczarni w ręce firmy Mlekowita. Nazwałbym to wszystko głęboko restrukturyzacją. Potrafiliśmy ten majątek skonsolidować, utrzymać i przekazać go na zasadzie prawa spółdzielczego ze spółdzielni do spółdzielni. To się będzie formalnie odbywać jako połączenie na zasadzie obowiązujących przepisów w Polsce. Uniknęliśmy, i z tego się mocno cieszę, uniknęliśmy sytuacji, gdzie trzeba by firmę likwidować. Jak dodaje prezes Czerwiński, decyzja o połączeniu firm miała na celu zapewnienie dalszego zatrudnienia dla 47 pracowników. Będzie utrzymane zatrudnienie. Mamy zapewnienie, że kto będzie chciał pracować i będzie uczciwie pracował, będzie pracował. I załoga tu jest poinformowana o tym i tu nie ma żadnych obaw, że ktoś tu zostanie bez pracy. Również zmianom nie powinny ulec aktualne umowy podpisane z kontrahentami. Połączenie nie spowoduje zniknięcia lokalnych punktów handlowych spółdzielni, takich jak sklep spółdzielczy w Osiedlu Słonecznym, a być może pojawi się ich więcej. Proszę sobie wyobrazić, że prezes Dariusz Sapiński, który wizytował tu nasz zakład w środę, był również w sklepie na Słonecznym, w naszym tym firmowym sklepie, który funkcjonuje też lat blisko 40 tam. Kiedy tylko powstało to centrum, to tam od razu był ten sklep. I gdzieś w międzyczasie mówi, że takich sklepów typowo nabiałowych tu w Ostrowcu powinno być więcej. Ostrowiecka Spółdzielnia Mleczarska słynie z produktów takich jak twaróg, masło i ser. To właśnie te produkty mają pozostać główną siłą mleczarni. Ważna jest również tradycja, ponieważ początki przedsiębiorstwa sięgają stycznia 1936 roku, kiedy zostało ono utworzone w Waśniowie. W okresie II wojny światowej siedziba została przeniesiona do Ostrowca Świętokrzyskiego, a w latach 50. ubiegłego wieku wybudowany został nowy zakład przy ulicy Zagłoby i to tam od ponad 60 lat mieści się siedziba spółdzielni. Połączenie z firmą Mlekowita ma nastąpić 1 lipca bieżącego roku.